Dzień dobry! Ze środka Pacyfiku, który rączo przemierzamy naszym koniem... psem! Pitu, pitu, skok, pitu. Marcin? Nie, dobra, nie dobry. Zaczynamy od Marcin, ale dobra, o, ten, mów! Właśnie, że zaczynamy od Marcin, bo ty tego nie widziałeś, a ja to widziałam, bo siedziałam sobie dzisiaj? W nocy. Już mówię, wczoraj, dzisiaj, w no... dzisiaj w... nie, wczoraj w nocy siedziałam. Nie! No to już było z dwa dni temu, ale mów. Tak, nieważne. Siedziałam w nocy na wachcie, bo siedzimy na wachcie, a nie śpimy. Kurde, jaki fale. I nie wiadomo dlaczego zachciało mi się podłubać trochę w ploterze i tak się dodłubałam do tego, ile do naszego licznika całościowego ploterowego i zdążyłam, słuchajcie, na cyknięcie 18 tysięcy mil morskich, odkąd wypłynęliśmy z Amsterdamu. Wow! Brawa! Publiczność szaleje! 18 tysięcy mil, wow! Przez prawie 6 lat. Słuchajcie, 18 tysięcy mil to jest 33 300 kilometrów, mniej więcej. To jest 80% długości równika, czyli jeszcze nie zrobiliśmy kółka. To jest mniej więcej tak samo, jakbyś przejechał 55 razy trasę Gdańsk-Kraków. Albo 5,5 raza przeszedł sobie po murze chińskim. Mur chiński ma 6300 km. Też mniej więcej. Troszeczkę mniej niż 1/10 odległości na Księżyc. A całą tą straszną odległość zrobiliśmy, słuchajcie, przy średniej prędkości 0,37 węzła. Gdzie? Jakbyśmy non-stop szli. Dlatego powiedziałem średniej. Co oznacza, że... a w kilometrach to jest 0,7 km na godzinę. Inaczej mówiąc, to jest 3-4 razy wolniej niż najwolniejszy żółw na świecie. Chyba, żeby żółw, w sumie jakby mu amputować trzy nóżki, to by się akurat zrównał z nami prędkością. Ale uwaga, jest to 15 razy szybciej niż najszybszy ślimak na świecie. Najszybszy stajmingowany ślimak na świecie. Podczas, słuchajcie, tych 6 lat i tej zawrotnej prędkości, i tej zawrotnej odległości, odwiedziliśmy 17 krajów, co czasowo, jakbyśmy to znowu uśrednili, w każdym z nich spędziliśmy około 4,2 miesiąca, co daje nam 127 dni. I podczas tej całej podróży, i to jest jeden z najważniejszych faktów według mnie, złapaliśmy 3 ryby. Jedną zjedliśmy, jedna nam się zerwała, jedną wyrzuciliśmy. Pracuję od kilku godzin nad... rybą numer 4. Rybą numer 4, która już zżarła mi dwie przynęty. Coś tutaj pływa za nami i teraz jest trzecia przynęta wyrzucona. Ale było widziałeś, czy nie? Było branie, ale nic nie ten. Myślałam, że coś zobaczyłeś. No. Szybko. No dobra, ale czy to jest wolno strasznie? Ale to jest tak, jak my rzeczywiście podróżujemy. No generalnie, Marcin, my jesteśmy w innym wymiarze wolnego podróżowania. Wolne żeglowanie, wolne podróżowanie, takie popularne teraz, chwytające te hashtagi. To my jesteśmy, kurczę, whole new level. Jesteśmy super mega powolni. Prekursorami jesteśmy. Jesteśmy prekursorami nowego trendu. Mega wolni. Jakbyśmy byli troszeczkę wolniejsi, to byśmy sailing. Się cofali. O, snail sailing. To jest to. Nie slow sailing, tylko snail sailing. Nie no, do ślimaków jeszcze mamy trochę, żeby trochę popracować. No ale... A właśnie, tutaj. A jak to wyglądało od strony technicznej przez te 6 lat? Przez te 6 lat wyciągaliśmy naszego psa z wody 2 razy, naszą łódkę. W stoczniach na naprawach, upgrade'ach i remontach spędziliśmy w sumie 10 miesięcy z tego, co tak pododawałam. Gdzie trzeba dodać, że wszystkie te upgrade'y, remonty i ten zrobiliśmy sami. Tak, my generalnie robimy sami wszystko na tej łódce. Raz mieliśmy dziurę w kadłubie, narobiliśmy w gacie. Ile razy narobiłeś w gacie? Ze strachu. A nie razu, no raz pociekło troszeczkę. No i kiedy ci pociekło? No w Meksyku. Mi też, w Meksyku. Jak dopływaliśmy do tego, do Banderas. Przed Puerto Vallarta, tak. Przed zakrętem. Mi też. W czasie burzy. Burza, trzy łódki w obrębie 150-200 metrów, krążące dookoła, pioruny jak stroboskopy. Jak stroboskopy? Nie, jak spawanie, kurde.
Tam było spawanie nieba z ziemią, z morzem, a no my dobra, w pomiędzy. No, było brązowo narobiłam, tak, narobiłam wtedy lekko. A drugi raz narobiłam nie z przyczyn pogodowych, tylko czysto ludzkich przy Tobago, jak się w sieci zaplątaliśmy i myśleliśmy, że piraci nas, do nas podpływają, to wtedy trochę się stresowaliśmy. Ale dobra, może nie aż tak bardzo narobiłam. Nie, to gorzej tu przy Meksyku nie, było. Tak, 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 no. Zdecydowanie. Raz byliśmy w huraganie w zeszłym roku, ale byliśmy w marinie, więc huragan był straszny, to, ale nas to ja, to szczęśliwie dwa, ominął. To dwa razy nas ominął huragan bezpośredni, bo raz na Martynicy. No Martynicy to nas sztorm tropikalny się przez nas przetoczył i tam, no właśnie o tym mówię, że kilka razy byliśmy w sztormach tropikalnych, nic nam się nie stało, co zrobiliśmy, jakie straty mieliśmy w tym czasie? Stratozyski mieliśmy po jednym sztormie tropikalnym tym na Martynice, bo po raz kolejny nam się porwało bimini i stwierdziliśmy, że już więcej go nie naprawiamy, nie szyjemy i robimy sobie bimini stałe. I od tamtej pory mamy stały dach. Nad kokpitem, który jest fantastyczny, uwielbiamy go i nie zmienimy na nic innego, chyba że się rozpadnie. Na inny stały dach. Grot nam się rozwalił, 34 całe kwadratowe metry dakronu musieliśmy wymienić, plus pokrowiec. Ciekawe, jaka to średnia metra kwadratowego na 6 lat. Dakronu wychodzi. Na 18 tysięcy mil, myślę. Na 18 tysięcy mil. No i w tej burzy przy Meksyku to radar straciliśmy i radar, Roza nie mówił o biedactwo. Działa, ale nie pokazuje. Ale nie pokazuje, no ogłupił się i nic nie chce mówić. Do nas. No, najdłużej w jednym miejscu byliśmy na Martynice. To było rok bez kilku dni. To był COVID, więc nie ma się czemu dziwić specjalnie. Fajnie było, no. Najdłuższy przelot to chyba jest teraz, bo najdłużej płyniemy. Najdłuższy tak, czasowo. Czasowo. A najdłuższy milowo to był Atlantyk, bo płynęliśmy z Kanarów na Martynikę bez zawijania na Cap Verde. Więc tam było trochę chyba więcej mil niż tutaj. Ale podobnie, no generalnie nie było to nic, dużo się nie różniło. Przepłynęliśmy przez Południk Zero, przez zwrotnik Raka, Równik. Nie przepłynęliśmy przez Koziorożca, linię zmiany czasu, ani przez żadne koło biegunowe, ani podbiegunowe. I tam się nie wybieramy, ani na Horn tak, też nie płyniemy, wybieramy. Nie płyniemy przez Horn. Jak ktoś chce się dowiedzieć, dlaczego nie płyniemy przez Horn, to musi się cofnąć do odcinka Pitu z Równika. Tam powiedzieliśmy, dlaczego nie będziemy pływać przez Horn. A generalnie poza zwrotniki ja też nie za bardzo, bo ostatnio w Meksyku w zimie przy zwrotniku zmarzliśmy, więc ja tam też niespecjalnie chętnie. No, przez te 6 lat i te 18 tysięcy mil prowadziliśmy podstawówkę przez 12 semestrów i liceum przez jeden semestr, nie Vincent, Natasza była u nas, mojego brata, wspaniała córka, była u nas przez jeden semestr liceum. Zrobiliśmy w sumie, no dzieciaki zrobiły w sumie ponad 200 testów, więc kupa roboty. Odwiedziło nas w sumie, zgadnij ile osób. Ja wiem, nie muszę zgadywać, 39 osób. No, bo wiem kto, bo był u nas, liczymy tych, którzy nas odwiedzili, czyli tych, którzy spali. I spędzili minimum jedną noc. Minimum jedną noc i popływali trochę. To był Alex, Brendan, Rob, Wikuniu, Bizon, Mariusz, tata Władysław, mama Roma, tato Adam, Dusia, Andrzej, Ania, Golo, Wigo, Mira, Zosia, Łukasz, Olek, Franek, Ula, Miki, Ania, mama Ela, ślepy Rumun, Adaś, Magda, Rafał, Marcin, Pacias, Gosia, Jagoda, Natacha, nasza moja bratanica cudna, Justyna, Damian, Ilka, Paweł, Michał, Aniusia i Katrina ostatnia była. Czyli Mapet. To z Katriną i z Aniusią będzie 41. A jego imię miało być 44. Ale słuchajcie, nie pobiliśmy żadnych rekordów. Nie? Nie pobiliśmy żadnych rekordów. Nie jesteśmy ani najmłodsi, którzy tak pływają, ani najstarsi, najszybsi. Ani nie mamy największej łódki, ani nie mamy najwięcej kadłubów, ani nie mamy najmniejszej łódki. Ale masz najdłuższą brodę. O kurde, też nie wiem tego. Nie mam najdłuższej brody. Też nie odwiedziliśmy najdzichszych rejonów świata i najbardziej... Remote, jak się mówi remote po polsku? Oddalonych od cywilizacji. Boże, jakie długie stwierdzenie na jedno słowo. No. Nie braliśmy też udział w żadnych słynnych regatach, ani ich nie wygraliśmy, aczkolwiek ostatnio przez Banderas Bay płynęliśmy za regatami i zrobiliśmy wtedy rekordową ilość zwrotów. Bo w ciągu jednego dnia zrobiliśmy chyba, ja wiem, z 20...
może 20 zwrotów. Ja myślę, że normę na rok wyczerpaliśmy. I stwierdziliśmy, że więcej zwrotów nie robimy. Ale teraz... poczekaj. Nie. Ja tu zrobię małą zapowiedź. Będzie też odcinek statystyczny naszego przejścia i tam będzie o powiemy, zwrotach na Pacyfiku. Jak długo robiliśmy zwrot na Pacyfiku. Jeden. No bo jeden zrobiliśmy. W sumie. No, mamy 1300 followersów na Facebooku, którzy są wspaniali i zbieramy ich powoli, ale bardzo, 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 bardzo skutecznie. Są to naprawdę super ludzie. I serdecznie pozdrawiamy, bo serdecznie są pozdrawiamy. Fantastyczni. Można się, że tak powiem, w komentarzach poabsurdożyć i generalnie jest super. Ja się ostatnio świetnie bawię, odpisując na komentarze. Mamy też 15 patronów. Za których jesteśmy mega wdzięczni. Tak, bo do kabzy wpada jakiś grosz. Który się przydaje, bo nauce wszystko się psuje od czasu do czasu. Trzeba robić. No, nasz syn Vincent nie był też pierwszym i najmłodszym, ani tym dzieciakiem, który przypłynął od dwa oceany. Albo trzy, nie. No, bo przed nami płynęła... Może był najbardziej pyskaty, choć nie, też nie. W stosunku do nas to na pewno. Do nas tak, ale... nie wiem, no żadnych po prostu nic. Nic. Wniosek z tego jest jeden. A propagacja żeglarstwa też nie. No, tak. Przy tej ilości followersów i nie tych zasięgach propagujemy. Nawet nie jesteśmy aktywnie propagujący żeglarstwo. Nie mamy też patronów medialnych. Aczkolwiek pisujemy do niektórych czasopism żeglarskich, zdarza nam się. Więc pisujemy, nagrywamy blogi, coś tam robimy. Tam wnosimy. Ale biorąc pod uwagę to wszystko, to wniosek narzuca mi się jeden tylko, tak naprawdę. Ponieważ nie jesteśmy ani, to zdecydowanie no, domagamy się kolosa. No to pa. Pa. La, la, la.